Królestwa Polskiego z okresu Powstania Listopadowego po jego upadku stanowiły szczególny rodzaj pamiątki, relikwii związanej z bohaterskimi bitwami, z bohaterskim okresem walk o niepodległość i bardzo często gromadzone w komplety i przechowywane w specjalnych szkatułkach stanowiły namacalny dowód Polskiej, burzliwej polskiej historii XIX wieku. Ciekawostką tego kompletu jest złota moneta wzorowana na dukacie niderlandzkim. Jest to jedyny przypadek w dziejach polskiego mennictwa, że bito w mennicy warszawskiej obcą walutę na własny rachunek. Była to jednak powszechnie akceptowana moneta w całej Europie, a powstańcy potrzebowali dramatycznie środków, żeby zakupić chociażby broń.